goście są już u nas w studiu. Teraz powiemy o nowennie do świętego Józefa. Z nami ksiądz Damian Szewczyk, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, a także Jolanta Sip z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Lublinie. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Dzień dobry. Szczęść Boże. I teraz pokazujemy Państwu plakat. To obejmuje cała inicjatywa i pytamy o szczegóły. Proszę księdza. Więc tak, w roku 2020 pod koniec papież Franciszek 8 grudnia ogłosił rok świętego Józefa w naszym kościele. I tak pomyśleliśmy, co w naszej parafii, w parafii świętego Józefa wraz z proboszczem, wszystkimi duszpasterzami zrobić szczególnego. Więc mamy w każdą środę szczególne nabożeństwo do świętego Józefa, ale w te dni, kiedy cały marzec modlimy się do świętego Józefa, postanowiliśmy zrobić nowennę i stąd właśnie jest to zaproszenie na 9 dni gorącej, żarliwej modlitwy, przedstawienictwo naszego patrona, patrona parafii jedynej. Parafii pod tym wezwaniem w naszym mieście. I mamy ciekawą propozycję, dlatego że już od 10 marca u nas te rekolekcje, takie no powiedzmy nowenne, najgłosi ksiądz doktor habilitowany Marcin Składanowski. Jest prodziekanem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, więc jest teologicznie, jest bardzo praktycznie. No i możemy się modlić, na tę modlitwę bardzo serdecznie zapraszamy. Możemy się modlić, a tutaj widzę pod takim hasłem, to wszystko się odbywa, święty Józef, wzór udanego życia. Niezwykle inspirujący przykład chyba dla wszystkich na dzisiejsze czasy. No na pewno. Patron rodziny, pełen pokory. Tak. I tak gdzieś pozostający cały czas na drugim planie. Taki był święty Józef. Natomiast święty Józef, mimo tego, że kiedyś no, powiedzmy, był schowany, swoją misję wykonał. Pan Jezus był odchowany, był zadbany, Matka Boża też czuli się zaopiekowani i też czuli tę miłość świętego Józefa. I to nie jest tylko tak, że kiedyś to było aktualne, bo dzisiaj też święty Józef chce jako opiekun Kościoła Świętego nami się opiekować. Mamy bardzo wiele świadectw różnych, które też w jakiś sposób dodają nam odwagi, żeby ciągle modlić się. Od rodzin, które prosiły o potomstwo, tu mam taką książkę z Narodowego Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. To jest niesamowita książka, bardzo inspirująca, Cuda świętego Józefa. I ja natrafiłam na takie świadectwo pani, której 8-miesięczna córeczka zachorowała na obustronne zapalenie płuc. I po diagnozie lekarza, lekarz jej powiedział tak, ja tu nic nie zrobię, niech pani idzie do świętego Józefa. A ponieważ to był Kalisz, miasto, gdzie jest sanktuarium świętego Józefa, więc ta pani tego samego dnia z rodziną bardzo gorliwie się modliła i zamówiła mszę w intencji swojej córeczki. A ja dzisiaj przez przypadek dowiedziałam się od mojej siostrzenicy. Ciociu, ty wiesz, że jak się zamawia mszę świętą w intencji jakiejś, to Pan Bóg czasami od razu wysłuchuje tej prośby. Mówię o tym dlatego, że następnego dnia ta pani przyszła do szpitala i ten lekarz, który jej dał takie lekarstwo, powiedział, spytał ją, czy była pani u świętego Józefa? Ona mówi tak, wiem, dlatego że pani córka zdrowieje. Więc to jest naprawdę dla mnie niesamowity przykład tego, że też drugi człowiek może być dla nas niesamowitą inspiracją, może być takim aniołem po prostu w ludzkiej skórze. Dla mnie to jest wspaniała pozycja i naprawdę bardzo polecam. Bardzo polecam. Pokaż mi ją jeszcze, widzom, do kamery. Cuda świętego Józefa. Wiele takich świadectw znajduje się w tej książce, w tej publikacji. Liczymy zatem na to, że podczas nowenny w Lublinie w parafii świętego Józefa również takie świadectwa się pojawią. Ja wierzę, że tak będzie. Powiedzmy może o planie na najbliższe dni, bo jutro jest środa, czyli nabożeństwo. Idźmy do świętego Józefa, a w piątek... Więc tak, często w zakonach cały marzec modlą się do świętego Józefa, a te ostatnie 3 dni są szczególne, takie triduum. U nas też tak będzie. Zapraszamy w środę. Będzie szczególna modlitwa za chorych. Słyszeliśmy to świadectwo właśnie o uzdrowieniu. Chcielibyśmy właśnie przez świętego Józefa i z nim razem modlić się w tej intencji. I temat nabożeństwa to rozpocznie się mszą świętą, skazaniem, później też nowenną będzie. Nadzieją chorych, módl się za nami. Następnie we czwartek będziemy modlić się za naszych zmarłych. Też przedstawienictwo świętego Józefa, patrona dobrej śmierci. A w piątek będzie odpust. Cały dzień kazania w naszej parafii będzie głosił proboszcz z naszej lubelskiej parafii, ksiądz Waldemar Sądecki. Natomiast o godzinie 18 ksiądz biskup Adam Bab odprawi mszę świętą. W jaki sposób można włączyć się w nowennę?
pytam, szczególnie w kontekście osób, które nie należą do parafii świętego Józefa w Lublinie. Można wziąć czynny udział, ale można też słuchać nas online. Bardzo zachęcamy. Wiele osób wiem, że korzysta z takiej formy modlitwy, bo wiemy, że przecież tak naprawdę liczy się to, żeby ta modlitwa płynęła z serca, więc wiele osób na pewno chorych liczy na wsparcie i bardzo zachęcam naprawdę do tego, żeby zawierzyć się świętemu Józefowi. I święty Józef też chce, żeby jemu się zawierzać. Święta Faustyna napisała w swoim dzienniczku, jak kiedyś słyszała od Józefa, który prosił ją, aby każdego dnia 3 modlitwy do niego odmawiała. I zaczęła odmawiać te modlitwy. I mówi o tej takiej bliskości świętego Józefa. A oprócz tego papież Franciszek, jak sam przyznaje się, od 40 lat każdego dnia pojutrzniczy takiej modlitwie, którą księża rano odmawiają, modli się taką swoją szczególną modlitwą do świętego Józefa. Przypomnijmy też, że papież Franciszek, właśnie on dodał świętego Józefa do każdej mszy świętej, do kanonu, kiedy wzywamy go i wymieniamy, jako też naszego opiekuna. Święty Józef nazywany jest też patronem dobrej śmierci. Dlaczego? Bo przecież niewiele wiemy o jego życiu. Pismo Święte nawet nie wspomina konkretnie o momencie, o chwili, właśnie gdy on oddaje swego ducha. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że Święty Józef dobrze umarł. To znaczy przy Jezusie i przy Matce Najświętszej, jak wierzymy, którzy byli przy nim. Więc błogosławieństwem jest to, kiedy ktoś odchodzi i jest opatrzony sakramentami, że Pan Jezus tak jakby pomaga mu przejść na drugą stronę. Skoro on miał taką piękną śmierć, więc wszyscy, którzy wzywają go wstawiennictwa, też tak mogą odejść do Pana. Chciałbym, żebyśmy byli takimi aniołami dzisiaj. Właśnie tak, tak. Tam ten lekarz był, to mi się tak pomyślało o tym przykładzie. Lekarz, który powiedział komuś, żeby modlić się tą nowenną. Lekarz, który się wiedział, jakie jest prawdziwe lekarstwo na choroby ludzkie tak naprawdę. Tak, też leczył i pomagał, ale zawierzał Panu Bogu. Więc jeżeli my byśmy Po ludzku jest to niemożliwe. Tak, gdybyśmy się przyczynili dzisiaj do tego, że ktoś by wziął właśnie modlitwę do świętego Józefa i zaczął się modlić, no byłoby to piękne. A w tej książce są świadectwa osób, które prosiło o zmianę pracy, zmianę mieszkania, miały problemy finansowe, podjęcie decyzji na przykład o powrocie z emigracji było trudne, nie były w stanie, uzdrowienie z alkoholizmu, naprawdę masa różnych pięknych świadectw. Dzisiaj Kalisz, mam nadzieję, że też i u nas takie świadectwa będą. Zachęcamy do uczestnictwa jeszcze. Dzisiaj tak po południu można uczestniczyć, jutro, pojutrze i w piątek, tak? W piątek uroczystość odpustowa, także zachęcamy. Zapraszamy serdecznie. I czekamy. Dokładnie. Parafie pod wezwaniem świętego Józefa w Lublinie. Szczegóły także na stronie internetowej. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrego dnia.